Niedziela Męki Pańskiej wieńczy nasze dotychczasowe wielkopostne wysiłki duchowe. Przez 40 dni szukaliśmy sposobów nawrócenia w modlitwie, poście, jałmużnie i uczynkach miłosierdzia. Teraz stajemy wobec męki i śmierci Zbawiciela, poprzedzonych Jego uroczystym wjazdem do Jerozolimy. Choć dziś wołamy z uwielbieniem Hosanna, zbaw nas Panie, to już niedługo doświadczymy smutku krzyżowania Go przez nasze grzechy. Przeżywanie tych misteriów ma odnowić naszą wiarę i dać żywą nadzieję na zmartwychwstanie. Przez 40 dni przygotowywaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy, uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy, idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów i rzekł im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebie z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiedzcie: Pan ich potrzebuje,
a zaraz je puści. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: powiedzcie córze syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto ty jesteś? A tłumy odpowiadały: to jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, naśladując rzesze, które uroczyście witały Pana Jezusa, idźmy w pokoju. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy łączą się poprzez internet z naszym kościołem świętego Antoniego w Oakville w Kanadzie. I to jest tylko taka symboliczna procesja. Chrystus Bogiem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą, Chrystus Bogiem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą, Chrystus Bogiem, Chrystus Królem, Chrystus, Chrystus Władcą. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
wyzwoli. Niech go ocali, jeśli go miłuje. Boże, mój Boże, czemuś mnie opuści? Spora psów mnie opadła, otoczyła mnie zgraja złoczyńców. Przebodli moje aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chwała Tobie, Królu Wieków. Chwała Tobie, Królu Wieków. Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył go nad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Chwała Tobie, Królu Wieków. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. Jeden z 12, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i powiedział: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci przygotowali paschę do spożycia? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus,
i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, a gdy jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: Chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: Ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który go miał zdradzić, powiedział: Czy nie ja, rabbi? Odpowiedział mu: Tak, to ty jesteś. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew, krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli na Górę Oliwną. Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Piotr mu odpowiedział: Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu odrzekł: Zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr: Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu zwanego Getsemani i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: Tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola twoja. Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto się zbliża mój zdrajca. Gdy on jeszcze mówił, oto przyszedł Judasz, jeden z 12, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: Ten, którego pocałuję, to on. Jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: Witaj, rabbi. I pocałował go. A Jezus rzekł do niego: Przyjacielu, po coś przyszedł? Wtedy rzucili się na Jezusa i pochwycili go. A oto jeden z tych,
którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się pisma, że tak się stać musi? W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: wyszliście z mieczami, kijami, jak na zbójce, żeby mnie pochwycić. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana, Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. A Piotr szedł za nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cała wysoka rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli. Jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali. On powiedział: mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego: nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie? Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do niego: poprzysięgam cię na Boga żywego, powiedz nam, czy ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym? Jezus mu odpowiedział: tak, ja nim jestem, ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego w obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: zbluźnił, na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się wydaje? Oni odpowiedzieli: winien jest śmierci. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili: prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył? Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: zanim kogut zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Zawiązawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym
i rzekł: Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Lecz oni odparli: Co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki do przybytku, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: Nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. Po odbyciu narady kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę pole krwi. Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz. Wzięli 30 srebrników zapłatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela. I dali je za pole garncarza, jak im Pan rozkazał. Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał mu pytanie: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się zdziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przyniosła mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam go uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z nim. Namiestnik odpowiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud zawołał: Krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z jego szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękli przed nim i szydzili z niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa.
Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc tam, pilnowali go. A nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy. To jest Jezus, Król Żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, ocal sam siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawia, siebie nie może wybawić. Jest Królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu, niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyziął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: Prawdziwie ten był Synem Bożym. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały mu. Między nimi były Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Nazajutrz,
to znaczy po dniu przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia, po trzech dniach zmartwychwstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I będzie to ostatnie oszustwo, gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: macie straż. Idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siostry, zwłaszcza wy, którzy jesteście w domach, którzy łączycie się z nami poprzez łącza internetowe i ten link tajnekomplety.com. Drodzy uczestnicy uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, tak chyba chcielibyśmy wszyscy być w Jerozolimie, gdy tyle ludzi szło za Jezusem, setki, może tysiące, bo przecież Jezus szedł przez świat dobrze czyniąc i wielu Jezusa ukochało. A dzisiaj, roku Pańskiego 2020, każą nam siedzieć w domu. Nie możemy wyjść. Nie możemy nawet utworzyć większej grupy, już nie mówiąc o tłumie czy manifestacji. Taki czas. Drodzy moi, w tej refleksji spróbujmy odnaleźć sens tego wszystkiego, co te znaki, zewnętrzne znaki, niesie współczesny czas. Nie trudno wyobrazić sobie scenę Jezusa na osiołku, wjeżdżającego do świętego miasta Jeruszalaim, miasta pokoju, w którym ma się spełnić misterium cierpienia i śmierci Bożego Syna. Ale zanim zawiśnie na krzyżu zbawienie świata, na Golgocie, tłumy wiwatują na cześć Jezusa. Hosanna, Hosanna, Hosanna synowi Dawidowemu. I rozkładają przed Jezusem najdroższe dywany, powiewają cudownymi palmami, które tym razem symbolizują wiktorię, zwycięstwo. To przecież On, Jezus, wskrzesił Łazarza z martwych. To On, Jezus, uzdrawiał. To On, Jezus, pochylał się nad płaczącymi. Weselił się z radosnymi. Nawet wtedy, gdy zabrakło wina, wesela, to zwyczajną wodę zamienił w wino i to dobrego gatunku. Każdy z tłumu miał coś do zawdzięczenia Jezusowi. Każdy chciał Go dotknąć. Każdy chciał być bardzo blisko Jezusa. Ale już za kilka, kilkanaście godzin nie było przy Nim prawie nikogo. Drodzy moi, także dzisiaj każdy z nas chciałby wypowiedzieć, jak bardzo kocha Jezusa i ile Mu ma do zawdzięczenia. Przed chwilą słuchaliśmy tej długiej relacji, według świętego Mateusza tym razem, opisu męki, cierpienia Pana Jezusa. Chcielibyśmy skoncentrować się, co Piłat zawdzięczał Jezusowi, co Jezus widział w Piłacie.
Kiedy Piłat spoglądał na Jezusa, widział w nim wszystko to, czego nienawidził w sobie i innych. Widział człowieka przegranego, opuszczonego, bezbronnego, przeklinanego. Jezus był kimś, kim Piłat za nic nie chciałby być. A jednak Piłat, patrząc na Jezusa, widział w nim swój lęk przed przyszłością, przed przeszłością, przed wspomnieniami, przed upokorzeniem, bólem, niechęcią do siebie samego. Zobaczył to wszystko, czego żaden człowiek nie chce w sobie widzieć, nie chce przeżyć, nie chce wspominać. Zobaczył Jezusa w nędzy i pogardzie, człowieka, który jest bez szans. A jednak taki człowiek miał w sobie nie tylko podobieństwo do Boga, ale sam był Bogiem. Co Jezus widział w tym, który umył ręce i w ten sposób sprawił, że zawleczono go na krzyż? Piłat stał przed Jezusem w najmodniejszym ówczesnym rzymskim ubraniu, pachnący, schludny, czysty, mocny, wykształcony, dobrze zarabiający, otaczany szacunkiem, a nawet wzbudzający lęk. Przecież on reprezentował potężnego rzymskiego Cezara. Miał dumne spojrzenie, udane życie, żonę. Zrobił karierę, miał dużo pieniędzy, ludzie go słuchali, kłaniali się nisko. Każdy z nas chciałby być taki jak Piłat. Nikt nie chciałby być taki jak ten, któremu przed chwilą śpiewano Hosanna synowi Dawidowemu, a za chwilę nikt nie chciał spojrzeć na niego. Prawda jest taka, że każdy z nas jest taki jak Jezus, a najwyżej udajemy, że jesteśmy tacy potężni jak Piłat. Kiedy umarł Piłat i stanął przed Bogiem, spuścił głowę i może ją do dziś trzyma spuszczoną w czyśćcu albo nawet i piętro niżej. Sam Bóg to wie. Drodzy moi, Bóg chciał objawić się w człowieku przeklętym i przegranym. Takie świadectwo dał Jezus o prawdzie. Taką prawdę o człowieku objawił Syn Boży. Kiedy mówimy, że coś jest boskie, to mamy na myśli, że coś jest najlepsze, wspaniałe, wyjątkowe, ponadludzkie. Każdy chce być najmądrzejszy, najlepszy, przystojny, lubiany, chwalony. Każdy chce wspinać się w górę, mieć najpiękniejsze, najinteligentniejsze córki i synów, najprzystojniejszego męża, idealną żonę. Wszyscy dążą do tego, co piękne, idealne, wybitne. Inaczej mówiąc, chcą stać po stronie Piłata, a nie po stronie Jezusa. Boskość promieniowała z odartego z godności, poranionego Twoim i moim grzechem, przeklętego człowieka. Jezu, dlaczegoś to uczynił? Żebyś Ty nie musiał, żebyś Ty nie musiała się potępić za to, co było ciemną stroną Twojego losu. Dotychczas łatwo, lekko, przyjemnie było karmić się ofiarą baranka. Tymczasem Chrystus chce teraz karmić świat również Twoim krzyżem, Twoją ofiarą. Bo tylko miłość ofiarowana się pomnaża i daje życie. Dlatego Jezus wprowadza Kościół w Paschę w sposób niezwykły. Takiego wprowadzenia jeszcze świat nie pamięta od 2000 lat. W sposób bardzo radykalny. Wiele z tego, cośmy sobie przez lata ulali, niczym złote cielce z kariery pomyślanej na ludzki sposób, to, cośmy sobie ulali, to umrze. I już odtąd nie będzie takie samo. Kościół już nigdy nie będzie taki, jaki był. Jaki będzie Kościół? Będzie o wiele piękniejszy.
jaśniejący paschalnym światłem zmartwychwstałego Pana. Pewnie będzie prostszy, ubogi, zdany tylko na łaskę swojego Pana. Kościół zraniony jak ciało zmartwychwstałego, ale żyjący Jego miłością. Kościół uwolniony od światowości, od pandemii strachu, oczyszczony z wielu brudów. Kościół kruchy, a zarazem, nie bójmy się tych słów, niezbędny światu jak sól. Bez Kościoła nie ma wieczności. Kościół słaby jak Szymon i mocny jak Piotr. Jest nadzieja, drodzy moi. Nie bójcie się, choć teraz musicie siedzieć w domach. Nadchodzi wiosna Kościoła, już w oddali słychać niebiańskie Alleluja. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Pełni wdzięczności za dzieło zbawienia polecajmy nasze prośby Jezusowi, Odkupicielowi człowieka. Prośmy za Kościół, aby wchodząc z Chrystusem w Jego mękę, prowadził swoich wiernych do chwały zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za młodych chrześcijan na całym świecie, aby ofiarowali swój zapał i entuzjazm na służbę Panu Bogu według swojego powołania, stając się świadkami miłości miłosiernej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za instytucje państwowe mające wpływ na wychowanie młodego pokolenia, aby uwzględniały potrzebę życia według chrześcijańskich wartości i cnót moralnych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za ludzi przygnębionych, trwających w nałogach i grzechach śmiertelnych, poranionych i niezaradnych życiowo, aby w Wielkim Tygodniu doświadczyli wyzwalającej łaski Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za cierpiącymi w czyśćcu, aby nasz Pan i Odkupiciel okazał im miłosierdzie, darował grzechy i wprowadził ich do wiecznej szczęśliwości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za nami,
trzymającymi dziś w rękach zielone gałązki, symbol życia i zwycięstwa, abyśmy umieli poddać pod stopy Pana Jezusa wszystko, czym jesteśmy, co posiadamy i czym żyjemy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módl się za świętej pamięci Piotra Haluszczaka w 39. rocznicę śmierci, ażeby dobry Bóg przyjął go do królestwa wiecznej szczęśliwości w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Te wszystkie intencje, modlitwy wypowiedziane chciej przyjąć, Panie Boże, przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Przez mękę swojego Syna pojednaj nas ze sobą. Nie zasługujemy na to z powodu złego życia, lecz ufamy, że Najświętsza Ofiara wyjedna nam przebaczenie u Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami i z duchem twoim, górę serca wznosimy do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Król wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wolny od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby pokutować zbrodni świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępa, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, do
litości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Douglasem oraz z całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, naszym patronem, świętym Antonim, świętym Wincentym Palotim, błogosławioną Elżbietą Sanną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i naszego powszedniego daj nam dzisiaj i
anioł zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Jestem Zbawicielem.
Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy, pokornie Cię błagamy. Spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prośmy Michała, Archanioła, o odparcie tej pandemii, która zawisła nad światem i nad nami. Święty Michale, Archanioł, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pozdrawiam bardzo serdecznie Was wszystkich zgromadzonych przed smartfonami, czy komputerami, ekranami komputerów, czy w parafii, czy w Polsce, czy gdziekolwiek jesteście. Miejmy nadzieję, że ten czas taki wyjątkowy jak najszybciej się skończy i wszyscy będziecie mogli przyjść tutaj do kościoła świętego Antoniego, który znacie i, jak wielu mi powiedziało, także i kochacie. W niedzielę już od godziny 10, czyli dzisiaj, są do odebrania palmy poświęcone przed chwilą podczas tej mszy świętej w niedzielę palmową. I te palemki właśnie takie proste, o, takie jak te, znajdziecie w takim dużym wazonie koło skrzynki pocztowej przy wejściu do rektory. W tym roku, no niestety, nie będzie z wiadomych względów święceń pokarmów wielkanocnych. Myślałem, że będzie można to jakoś zorganizować, ale tu widać, że to rządowe obostrzenia są coraz większe i chyba nie ma co tutaj ryzykować. Proszę więc, aby głowa rodziny pobłogosławiła pokarmy na stół wielkanocny na początku śniadania w niedzielę wielkanocną, a koszyczki niech będą wypełnione tym, co zawsze, tym, co najsmaczniejsze, najlepsze, ażeby był to znak, że Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Dziękuję wszystkim, którzy dostarczyli dary na stół świąteczny siostrom karmelitankom z St. Agata koło Waterloo. Dzisiaj, wczoraj je dostarczyłem. Siostry są pełne wdzięczności i ofiarują swoją modlitwę za każdego z Was, ofiarodawcy, i za naszą parafię świętego Antoniego. Wielki Czwartek to nie korona. Wielki Czwartek odprawię mszę świętą za kapłanów o godzinie 19:00 i będzie transmisja tej mszy świętej na żywo, online. Wielki Piątek, w Dobry Piątek, o godzinie 15:00 liturgia Męki Pańskiej, liturgia wielkopiątkowa, adoracja krzyża, tak na sposób duchowy. A Wielką Sobotę, Wielka Liturgia Paschalna, o godzinie 20:00. I wszystkie te celebracje będą na żywo, online. Proszę więc, zwłaszcza Was, drodzy parafianie, ażeby łączyć się z nami właśnie w ten sposób internetowy. Natomiast w niedzielę wielkanocną, msza święta rezurekcyjna, troszeczkę później, o godzinie 9:00. Przypominam, że nazwa tego linku jest tajnekomplety.com. tajnekomplety.com. A teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Może jeszcze też ta uwaga, że jak będziecie jutro, dzisiaj, a jutro także, przychodzić tutaj do kościoła, przyjeżdżacie samochodami na parking, podbierać palmy, do tej skrzynki można wrzucać ofiary,
musimy też czekać życia jako parafia, kopertki, ale także czeki można wysyłać pocztą. Poczta funkcjonuje, a nam te ofiary będą bardzo, bardzo potrzebne. Udzielę Bożego błogosławieństwa, a zaraz po błogosławieństwie będą śpiewane gorzkie żale. I zachęcam, ażeby uczestniczyć, znaleźć w książeczkach teksty gorzkich żalów i uczestniczyć i śpiewać razem z nami. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Króla wznoszą się znamiona.
części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił. Prośmy ponadto, by i nam wyjednał mądrość i nadzieję w tych czasach próby, kiedy każą nam być odizolowanymi od najbliższych nawet. W tej godzinie pandemii strachu i chciejmy prosić Jezusa, by wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie. Z tej miłości.
Kapliczkę, zniszczony dach, pochylone ku ziemi ściany, w niej umieszczony wrasobliwy Chrystus. W cierniowej koronie na głowie, obleczony na pośmiech w szkarłatny łachman, ale zawsze ten sam, pełen miłości i dobroci. I choć pochyliły się ściany przydrożnej kapliczki, on w niej nie zmienił swego frasobliwego, ale zarazem miłosiernego oblicza. U stóp tej kapliczki stoi mężczyzna, a właściwie klęczy. Odzienie na nim podarte, biedne, ale ręce złożone w modlitewnym geście. Twarz jego pełna boleści. On przyszedł wyznać swoje winy, przedstawić swoje boleści, troski, odejścia od Chrystusa, zdrady i powiedzieć, jak ciężki los zgotowało mu życie. I ten biedak uskarża się na swoją bezsilność, życiową ruinę. I o dziwo frasobliwy Chrystus zdaje się uśmiechać i zwraca głowę w cierniowej koronie w stronę tego biedaka. Pękają kajdany niewoli, a na znak szczęścia i pokoju słońce rzuca piękny, bogaty snop światła pod stopy nędzarza, wskazując mu drogę ku lepszej przyszłości. Drodzy moi, czyż i nasz los nie jest podobny do losu tego wędrowca? I my jesteśmy wędrowcami, jesteśmy pielgrzymami w drodze do nieba. Drodzy moi, trzeba nam jednak u końcu tej podróży do zmartwychwstania Jezusa i swojego indywidualnego zmartwychwstania popatrzeć głęboko w swoje serce. Popatrzeć głęboko w swoją duszę. Weź zimną muszlę, jak powie Juliusz Słowacki. Choć nic kamienna muszla nie ukrywa, a jednak słuchaj, coś w jej łonie szumi. Żadna go siła nie zniszczy, nie stłumi. I dopiero głos ten wewnętrzny skona, gdy samą muszlę rozbijesz o głazy. I o tym, jakie jest Twoje życie, jakie jest Twoje serce, mówi sumienie. Sumienia nie wybawi, jak mawiał Ciceron, najlepszy wybawiacz. To niczym grający instrument, obojętnie czy to człowiekowi podoba się, czy nie podoba. Drodzy moi, to sumienie mówi nam, że nie jesteśmy tacy doskonali. Że nie jesteśmy tacy cudowni. Jest coś, co brudzi nasze życie i tym czymś jest grzech. Grzech to nieposłuszeństwo. Grzech to powiedzenie Bogu nie. Nie będę Tobie, Boże, służył. Nie będę Ciebie, Boże, słuchał. To pełen wyrzutu sprzeciw. Co mi, Panie Boże, będziesz mówił, żebym chodził do kościoła? Teraz, gdy nie można chodzić, może i powiedziałbym, ale mi się nie chce. Co mi, Panie Boże, będziesz przykazywał, żebym nie kradł? Czyż nie wiesz, że muszę to czynić, aby w tych trudnych czasach mieć z czego żyć?
Co mi, Panie Boże, będziesz mówił, żebym nie miał bogów ponad Ciebie? Czyż nie widzisz, że dzisiaj kto ma duże konto w banku, ten tylko się liczy? Co mi, Panie Boże, będziesz mówił, żebym się nie upijał? Czyż nie należy mi się chwila zapomnienia w alkoholu czy nawet narkotykach? Co mi, Panie Boże, będziesz mówił, że jest źle na świecie, że jest pandemia? A przecież tak trudno otworzyć dobre linki komputerowe, internetowe i znaleźć prawdę. Drodzy moi, grzechem jest już wyrzut. Co mi, Panie Boże, będziesz mówił, rozkazywał? Ty, drogi parafianie, parafianko, tak nie mówisz, nawet tak nie myślisz. Ale gdy nie oczyszczasz sumienia, jesteś stale pijany, pijana grzechem. Grzech to zło, które jak piorun uderza w człowieka i ciągle na niego czyha. A święty Piotr powie, że ten grzech niczym lew krąży wokół człowieka, szukając by go pożreć. Jakże ten szatan cieszy się, że wielu ludzi nie wierzy w jego istnienie. Myślę, że w tych dniach siedzi na swoim tronie, gdzieś tam głęboko, głęboko i ślepia mu się świecą i swoimi łapami bije brawo. A jak mi to się udało? Po raz pierwszy od 2000 lat. Drodzy moi, Chrystus wielokrotnie nam mówi o szatanie, mówi o piekle, a zawsze mówi w kontekście grzechu. Stąd albo szatan i piekło istnieją, albo Chrystus kłamie. Musisz wybierać. Pewnego wieczoru przy oknie pałacu stali król Henryk VIII ze swoją kochanką Anną Boleyn. Król Anglii porzucił prawowitą żonę, inne zresztą też, mordując w sposób okrutny. Król i Anna Boleyn byli wpatrzeni w niebo. Tego wieczoru piękne, cudowne, usiane gwiazdami. Anna, nie mogąc oprzeć się urokowi rozgwieżdżonego nieba, szepnęła: Królu mój, jakże cudownie jest tam, ponad tym rozgwieżdżonym niebem. Ale chyba o wiele piękniej jest tam, jeszcze wyżej, u stóp samego Boga. Król nerwowo spojrzał na Annę, wziął ją za rękę i gorzko powiedział: Anno, niebo ponad gwiazdami, niestety nie dla nas. I tak rozpoczął się ten przedziwny rozłam między Kościołem jedynym rzymskim, uniwersalnym, a późniejszym tak zwanym Kościołem anglikańskim. Dlaczego więc człowiek nie zrywa z grzechem? Bo za grzechem stoi potęga ciemności, do tego dochodzi nauk, przyzwyczajenie, consuetudo altera natura, i ta przyzwyczajenie staje się drugą naturą człowieka, czasami ważniejszą niż ta pierwsza. Czy jest więc ratunek dla człowieka? Oczywiście. Wystarczy, kiedy tylko powiesz głośno: Boże, ratuj, bo tylko Ty, Boże, możesz mnie uratować, możesz rozpuć kajdany niewoli grzechowej. W Paryżu, w ubogim mieszkaniu, z dala od ojczyzny, tak jak wielu z Was tutaj w Kanadzie, umiera Fryderyk Chopin. Najcudowniejszy artysta, pianista, kompozytor. Wspomina o tych ostatnich dniach jego życia jego wspaniały przyjaciel, kapłan, ksiądz Jełowiecki. Ale Fryderyk nie myślał o pojednaniu się z Bogiem. Miał jednak przyjaciół. Przyjaciół, którzy myśleli o Fryderyku. Wiara zaszczepiona w domu rodzinnym była dla niej jedynie dziecinnym wspomnieniem, a w duszy były zwątpienie. Zachorował śmiertelnie na gruźlicy. W
Wtedy rzekł, to była też pandemia, może podobna jak dzisiaj. Wtedy rzekł swemu przyjacielowi, księdzu Jełowieckiemu, nie chciałbym umierać bez sakramentów, aby, przyjacielu mój, nie zasmucać mojej matki, którą kocham nade wszystko. Ale tych sakramentów przyjąć nie mogę, bo już ich nie rozumiem. Za długo byłem na tym paryskim bruku. Minęło kilka dni, aż w połowie października 1849 roku zawezwano księdza Jełowieckiego do umierającego kompozytora. Chopin wyszeptał: przyjacielu, kocham cię bardzo, ale nic nie mów. Idź spać. Nazajutrz, gdy zbliżała się już godzina, przywołał: przyjacielu, kapłanie, chodź do mnie. Fryderyku, powiedział kapłan, daj mi swoją duszę. Odpowiedział Chopin, weź ją. Odbył spowiedź, otrzymał namaszczenie, zrzucił ciężar życiowych grzechów i trzymał księdza za rękę i szeptał: ty mnie nie odstąpisz w tej stanowczej chwili, prawda? I podczas konania powtórzył słowa: Jezus, Maryja, Józef, i przycisnął krzyż do ust i serca swego i ostatnim tchnieniem wymówił słowa: jestem już u źródeł szczęścia. Drodzy moi, chcesz zrozumieć, jak bardzo kocha cię Jezus? Idź pod krzyż, na którym On oddał życie za każdego człowieka, za ciebie i za mnie. Uklęknij, proś o przebaczenie, a On, który jest pełen miłości i miłosierdzia, odpuści to wszystko, co się dzieli z Nim, który jest miłością, który oddał życie na krzyżu za ciebie i za mnie. Thank you.
dałeś im chleb z nieba. Wszelką rozkosz mających sobie. Módlmy się. Boże, który w przedziwnym sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.